Jeśli chodzi o suknie ślubne, to inspirację czerpałam do tej pory głównie z internetu. Jeszcze nie miałam okazji wcześniej być w żadnym salonie ślubnym, także posiłkowałam się tylko zdjęciami. Właściwie nie patrzyłam, co jest teraz w modzie bądź nie. Bardziej sugerowałam się tym, co mi się podoba, w czym mi byłoby wygodnie. Zabrałam mamę do salonu, bo uważam, że jest moją dobrą doradczynią. Od zawsze gdzieś tam pomagała mi w takich trudnych wyborach. Jest na pewno bardzo obiektywna, szczera, wyraża swoją opinię, także wiem, że mogę jej zaufać, bo na pewno powie mi, co myśli i czy faktycznie wyglądam w czymś dobrze. Cieszę się, że mnie o to poprosiła, że ma do mnie zaufanie i liczy się z moim zdaniem. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Ojna. Izabela. Małgosia, miło mi. Bardzo mi miło. Czy to jest piękna przyszła panna młoda? Tak się składa, że tak. Rozumiem, że przyszłaś do mnie z mamą. Tak. No, podobieństwo jest niezaprzeczalne. Najczęściej jest tak, że panny młode trafiają do mnie do salonu ze swoją mamą. A jeśli chodzi o takie połączenie, to jest bardzo różnie. Czasem idą zespół w zespół, a czasem idą na noże. Czego potrzebujesz ode mnie, powiedz mi? No przede wszystkim tej jednej wymarzonej sukni. A jaka to jest wymarzona suknia? Dla mnie to przede wszystkim suknia na długi rękaw, żeby była zwiewna, żeby płacić w niej komfortowo i swobodnie. Może być też odkryte plecy, a również żeby trochę się świeciła, jak to panny młode lubią błysk. Mama się zgadza z tym pomysłem, czy ma inną wizję? Ja poczekam na efekt końcowy, obejrzę ją w paru stylizacjach i liczę na twoją pomoc. No słuchajcie, ja oczywiście dam z siebie wszystko, ale mam nadzieję, że też mama to będzie dobrze doradzała, tak? Mam nadzieję, że spełnię się w roli doradcy. No tak, no bo jakby znasz ją lepiej, ja będę starała się szybko wyczuć temat, żeby tutaj zadziałać, ale bardzo potrzebuję tego twojego doświadczenia z nią. Jasne. To jest twoja pierwsza przygoda z mierzeniem sukien ślubnych, czy już? Tak, to będzie mój pierwszy raz. I jak się czujesz? Podekscytowana. No to super, to zupełnie tak samo jak ja, kiedy wchodzi nowa panna młoda. No dobrze, moja droga, to co? Idziemy, działamy, mama tu na nas poczeka. Jasne. A my szykujemy się do pierwszej prezentacji. Super, bardzo cieszę. Lubię, kiedy panny młode ten pierwszy raz, to swoje pierwsze spotkanie z sukniami ślubnymi przeżywają właśnie u mnie w salonie i to jest taki wyjątkowy moment, więc ja muszę zrobić wszystko, żeby był naprawdę niezapomniany. No to co? Patrzymy, jak ona wygląda w tej pierwszej sukni? Tak. Tak? Czekam. Gotowa? Gotowa. No dobra, pani Małgosiu, nie wiem, kto się bardziej stresuje, czy Paulina, czy pani, czy ja. Ach, no dobrze, do dzieła. Paulino, zapraszam! Mama, wymiękła ci. No nie, patrz, mamo. Ale to ze szczęście, no cóż. No, super. Jak tylko iść w takiej sukience, to możesz tak sobie, wiesz, zawrócić na około, żeby po trenie nie chodzi. O. Ja to powinna opanować chodzenie właśnie. Chwila i wszystko ogarniesz, poczekaj, ja ci teraz muszę tutaj poprawić. Tak, będziesz miała dobrą świadkową, mam nadzieję. No dobrze, słuchajcie, ta pierwsza suknia to jest taka odpowiedź na dokładnie to, o czym mi powiedziałaś podczas tej naszej pierwszej krótkiej rozmowy. Żeby było wygodnie, czyli żeby była lekka, żeby miała rękaw, żeby miała taki trochę boho styl. I chyba mam się podoba, albo to jest jednak wzruszenie. Nie, bo to jest pierwszy raz, kiedy ja widzę w sukni ślubnej, dlatego też ach, te emocje, reakcja. Co? No dobrze, to teraz powiedzmy sobie o tym stylu. Jak się w niej czujesz? Co spełnia twoje marzenia? Czego ci ewentualnie brakuje?
pogadaj z nami. No na pewno uważam, że super, że jest na długich rękach, tak jak właśnie chciałam. Jest bardzo komfortowa, co prawda muszę się przyzwyczaić trochę do chodzenia w długim trenie, ale myślę, że jak najbardziej jest to do zrobienia. No i świetne są te zdobienia na pewno. No i fajnie też, że ma kilka warstw, więc tak bardzo ładnie pracuje, jak się idzie. Ona ma taką delikatną, bawełnianą koronkę. Tutaj są delikatne cykinki, ale ich praktycznie nie widać, bo one są przeźroczyste, natomiast one bardzo ładnie pracują ze światłem, więc jak właśnie pojawia się światełko, no to one pięknie je odbijają. No i co? Tak zgodnie z Twoim pomysłem. I czy jesteś z tego zadowolona, Paulina? Bardzo mi się podoba. Naprawdę to jest taka sukienka, którą gdzieś tam w głowie widziałam. Więc myślę, że jak najbardziej tak. No czekam na inne opcje, będę miała jakieś porównanie, bo to była ta pierwsza. Więc jeszcze nie miałam okazji się porównać, ale bardzo mi się podoba jak na razie. Mamo? Ja wolałabym pewnie sukienkę bez długiego rękawa i z miłą chęcią bym swoją córkę zobaczyła w takiej wersji, bo... A dlaczego ona chce w ogóle ten długi rękaw? Taką ma wizję sukni swojej, ja z kolei troszeczkę inną. Uważam, że warto by było odsłonić ręce. Dlaczego ty chcesz zasłonić swoje ramiona? Tak sobie postanowiłam, średnie mi się podobają, bardziej komfortowo czuję się na długi rękaw, więc chyba dlatego. Co ci się nie podoba w twoich ramionach? No już nie chcę się rozwodzić na ten temat, z boku wyglądam trochę grubiej niż normalnie, także jest dla mnie bardziej komfortowo. Jakie są długie ręka, po prostu. No ale mówię nie, przymierzę, to się może przekonam. Tak, nie, super. Znaczy ja bardzo chciałam, żeby ta pierwsza suknia odpowiadała absolutnie twojemu opisowi, a dalej możemy sobie szaleć. I ja dokładnie. Też w ogóle uważam, że mając taką figurę, tak piękne ręce, trzeba je pokazywać. Ale... spróbujmy. Dajmy sobie tę szansę, dajmy sobie możliwość, może jak zobaczysz, zmienisz zdanie, a może tylko utwierdzić się to w przekonaniu, że jednak to musi być długi rękaw. Więc próbujmy dalej. Ja bym teraz poszła w coś bardziej odkrytego. Zgadzam się. No dobrze. Czujesz się w pełni już usatysfakcjonowana? Tak. Naoglądałaś się? Tak, naoglądałam się. To jest sukienka, która jest taką dosyć stonowaną propozycją. Fajnie jest taką suknię zawsze uzupełnić biżuterią, natomiast też ta biżuteria musi być bardzo delikatna, subtelna. Tu mamy fajne połączenie właśnie takiego złota z perełką. Na pewno to jest bardzo kobiece, ale też eleganckie i fajne na ślub. Bardzo modne też są teraz takie łańcuszki właśnie, które są bliżej szyi, ale drugą część mają tutaj taką zwisającą, podkreślającą dekolt. Fajnie coś się dzieje na pewno. Dzięki temu. Do pierwszej stylizacji postanowiłam wybrać dłuższy, bardzo delikatny łańcuszek, zakończony przepiękną, dużą perłą rzeczną. Jako drugi naszyjnik, podkreślający szyję Panny Młodej, postanowiłam dobrać nasz model z delikatnymi perełkami, ale z mocniejszym łańcuszkiem. Mamy tutaj użyte perełki i iskierkę, którą też widzimy w kolczykach, jak i w naszyjniku tym dłuższym. Bransoletka na rękę jest uzupełnieniem całej stylizacji i jest to miniaturka tego chokera, który mamy pod szyją. Czyli co? Przed nami kolejna suknia? Tak. Jesteście na to gotowe? Jasne. Tak. Jezu, ja też. No dobrze, moja droga, to zmykaj i pokaż nam się w kolejnej propozycji. Dokładnie. Ona już się nauczyła. Wystrasz to łuka. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. No jak tam? Pierwsze emocje, nie? Były takie... Pierwsze emocje, pierwsza suknia. Pierwszy raz widzę ją w sukni ślubnej, dlatego myślę, że te emocje sięgnęły na dzień dobry już szczytu. Mam nadzieję, że kolejna suknia okaże się jeszcze piękniejsza i będzie jeszcze lepiej w niej wyglądała niż tej pierwszej. Ale te łzy się biorą dlaczego? Bo to jest taki moment, kiedy mama sobie uświadamia, że jednak mała córeczka już jest duża, czy po prostu to jest, że ona tak pięknie wygląda? Z czego to wynika? Z tego, że ten termin zbliża się nieuchronnie coraz szybciej. No i ten dzień będzie tak naprawdę tym dniem najpiękniejszym nie tylko w jej życiu, ale w naszym życiu również. Czekacie na to bardzo? Tak. To jest jedynaczka, nasza jedyna córka, więc stąd te emocje. A
ten narzeczony? Na pewno jest ideałem dla niej, na pewno jest to cudowny chłopak. Znają się bardzo długo, my poznaliśmy go też już bardzo dobrze i traktujemy go już jak syna, więc tak naprawdę ten ślub będzie dopełnieniem ich znajomości. A dla kogo ten ślub jest najważniejszy? To jest taka impreza dla rodzin, dla znajomych, czy faktycznie jakby to z wnętrza, z nich wynikało, że oni tak pragną tego ślubu? Oni pragną ślubu i my również. Jest to tak naprawdę ten jeden, jedyny dzień, który będzie zapamiętany przez całe życie, dlatego musi być idealny. Poczynając od sukni ślubnej, po oczywiście samą uroczystość. Dobra, no to my dzisiaj dbamy o suknię ślubną, a wy o uroczystość. Jasne. Moja druga propozycja to sukienka na cienkich ramionczkach, cała wykończona brokatem. Zobaczmy teraz Paulinę w drugiej sukience. Niech pokaże te ramiona. Ocenimy, jak są grube wokiem. Paulina, zapraszam! No i zobaczcie, weszły ramiona, długo, długo nic, a potem Paulina. No dobrze, Paulinko, jak się muszę czujesz? Muszę przyznać rację, że nie jest tak źle, jak myślałam. No właśnie. Wiesz, naprawdę bardzo ładnie. Super też tutaj wygląda ten dekolt. Na pewno. No i fajnie, że się mieni. Bardzo ładnie to wygląda. Oj, tu z tyłu jeszcze. Pokazuj, ty wiadomo, że sukienka jest i włosy, na ciebie tak, szeroka. Bo tutaj jest z tyłu jest. O. Wiadomo, że jesteś po prostu chudziutka, sukienka jest za duża, to nie szkodzi, no to jeszcze nie jest twoja suknia, więc może być za duża. Ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Zobacz, bo tu się dzieje sporo. Nie, mamy dziękuję. Fajną koronkę, ładne zdobienia, bardzo ciekawą linię ramionczek. No i do tego mamy te skrzydła. Anioła. Ona jest aniołem, czy była dzieckiem diabłem? Mamo, jak to tam było? Zawsze była aniołkiem. No, bardzo fajnie. Ciężka decyzja, ciężki wybór na pewno. Bo pani szczerze powiedziawszy, nie wiem, która lepsza. No właśnie, może mama cię podpowie. Pani Małgosiu, jak bez tych rękawów? Na pewno lepiej. Natomiast ja chyba nie jestem zwolenniczką takich skrzących się sukienek, ale wybór nie należy do mnie. No ale właśnie, to jest to, co Paulinie się podoba, że tutaj się mieni, że się błyszczy. Chociaż jest, jest to bardzo skromnie, bym powiedziała, że tak. Jest takie dosyć delikatne. Subtelne tak. Jest to błyszczenie. To nie jest pierwsza rzecz, która na maksa rzuca się w oczy. No Paulinie szczególnie podobają się te suknie, które się mocno mienią. Nawet była w stanie postawić na cekin w pełni od góry, biały nosi. Fajnie. Akurat tamte cekinowe to nie były najlepsze propozycje, ale tutaj, gdzie jest po prostu delikatny brokat, to jest fajne, podkreśla też taką młodość, wdzięk, więc uważam, że dla Pauliny to nie jest zły kierunek. To jest fajne, tylko tu musi być taka fajna równowaga chyba w tym. Nie może być za dużo błysku. To prawda. To uważam, że ten delikatny błysk jest okej, jak najbardziej. Tutaj też mamy taką w sumie subtelną i dosyć odkrytą sukienkę i to jest też taka propozycja, przy której spokojnie możemy sobie pozwolić na biżuterię. Teraz mamy delikatny łańcuszek, delikatne kolczyki, ale jakbyś miała ochotę jeszcze na więcej, to to jest taka suknia, która na to nam po prostu daje przestrzeń. Fajne są te kamyczki, które są w takich naturalnych kolorach, które pięknie miksują się z ciałem i też idealnie pasują do sukni i w ogóle kamienie są też fajną propozycją dla takich ślubów właśnie trochę w stylu boho, bo one nawiązują do tej natury, do ziemi i to są też takie idealnie pasujące do tego kolory. Krótki choker przy szyi, połączony z długim łańcuszkiem na plecach, kończący taką przepiękną, dosyć sporą blaszką, która jak panna młoda będzie się poruszać, ona przepięknie będzie falować, pięknie się mienić i po prostu mocno ozdobi właśnie plecy i zwróci uwagę na ten detal. Całą stylizację dopełniają kolczyki koła z delikatnymi złotymi kuleczkami oraz blaszką, czyli taką miniaturką tej blaszki, którą mamy z tyłu pleców oraz znowu te dwa kamienie, czyli kamień księżycowy i kamień słoneczny. Jako drugi element mamy bransoletkę, miniaturkę naszyjnika połączony łańcuszkiem razem z pierścionkiem. Mi tak jeszcze tutaj czegoś brakuje? No, że niby się świeci od góry do dołu, ale jakoś takiego pazura. Tu się z mamą muszę zgodzić. Ty boisz się kolorów, czy lubisz kolory? Raczej boję się kolorów.
Super! Będziemy przełamywać lęki teraz. Zobaczmy, jak wyglądasz w czymś zupełnie innym. Jakby obiektywnie jest piękna dziewczyna, więc możemy trochę poszaleć. Dajmy sobie tę przestrzeń. Nie bój się, Paulina. Jasne, zobaczę, spróbuję. Dokładnie. Kto nie próbuje, ten po prostu nie wie. Dobra, Paulinka, to leć i ubieraj kolejną suknię. Moja kolejna propozycja jest nieco bardziej ekstrawagancka. Czas na kolorowe, pastelowe kwiaty. Przyznam, że się nie spodziewałam, naprawdę. Ja sama nie wybrałabym takiego koloru na pewno, ale nie można powiedzieć, no ta sukienka na pewno ma coś w sobie. No jestem przekonana, żebyś sama nie wybrała, właśnie dlatego przyszłaś do mnie, żeby trochę poszaleć. Tutaj się więcej dzieje, natomiast przez to, że też ta suknia ma bazę białą, nadal pomimo tego motywu kwiatowego pozostaje bardzo ślubna i taka delikatna. No i tak ładnie w tych pastelach. W pastelach owszem, natomiast ja jestem tradycjonalistką i uważam, że biel i odcienie bieli to jest jedyny obowiązujący kolor na ślub. Dlatego Paulina tak się bała tej w kwiaty. Teraz nie, to strach miała przed tak mamą. Miałam taką nadzieję, że kupię je tymi kwiatami, ale nie wyszło. Wybór należy do niej, niemniej jednak myślę, że tego samego zdania jest Paulina, co ja. No to prawda, ja jestem z tych bardziej minimalistek i jednak faktycznie też zawsze widziałam tą sukienkę jaką białą, klasyczną. Mimo, że gdzieś tam może być jakiś błysk, to fakt, jednak kolor to jest chyba zbyt duże szaleństwo dla mnie, ale no myślę, że na pewno dla odważnych kobiet no jest to piękna sukienka. Nie masz sobie tej odwagi. Nie powiedziałabym, że nie mam, ale myślę, że na swój dzień wybrałabym coś bardziej klasycznego. Czy powiedz mi, jakby chciałabym Ciebie podpytać o to, jak się czujesz w takim kroju? Czyli kiedy masz gorset i kiedy masz dosyć szeroki dół? Czy to jest coś, w czym czujesz się ok? Bo to jest pierwsza propozycja, która nie ma ramionczek i takiego wsparcia u góry. Dlatego chciałabym, żebyś się trochę tak poruszała i powiedziała mi, czy to jest kierunek, w którym możemy iść i możemy tę suknię wymienić na białą, ale żeby ona była gorsetowa, czy nie chciałabyś takiej góry? Powiem szczerze, że zawsze obawiałam się takich gór, właśnie przez to, że jest takie uczucie, że zaraz ta sukienka gdzieś tam może spaść, ale faktycznie tutaj wszystko tak dobrze dolega, że nie mam takiej obawy. Mhm. I czuję się bardzo komfortowo, więc powiedziałabym, że jak najbardziej. Równie podoba mi się ta góra, jak i ta bardziej wycięta. Ciężki wybór między tą a taką górą, tak bym powiedziała. Co mama myśli o gorsecie? Uważam, że bardzo ładnie podkreśla figurę i na pewno to jest ta jedna z tych wersji, która bardziej przypada mi do gustu, jeżeli chodzi o sam krój, czyli odsłonięte ramiona. To co, spróbujemy czegoś z gorsetem, ale w bieli? W bieli, no, złamanej bieli, jakieś takie śmietanie? Ja jestem tak. Ja też. No dobrze, ja jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę na biżuterię, którą tutaj mamy. Postawiłyśmy na taki jeden mocny akcent i to są perły, które są bardzo kobiece i wciąż mega ślubne. No i taka delikatna perełeczka w uchu. Fajny też taki nowoczesny jest ten kolczyk, bo ma w sobie taką lekkość. A to jest też taka suknia, przy której nie można przesadzić. Tutaj najlepiej, żeby to były takie właśnie delikatne akcenty, które będą ją tylko uzupełniać. Stylizacja numer 3 to sukienka w dosyć mocne kwiaty i tutaj postanowiłam nie ubierać panny młodej już w naszyjnik, a w mocną bransoletkę oraz w kolczyki. Ty lubisz perły? Lubię. No to może jeszcze z perłami poszalejemy przy tej ostatniej propozycji. Czemu nie? No dobrze, podoba mi się ten entuzjazm, to zapraszam Cię, przymierz kolejną suknię. Czas na wersję sexy, błyszczący dekolt i tiulowy dół. O, wow. Przecudowne. Powiedziałabym, że takie połączenie właśnie tej drugiej delikatnie się mieniącej z tą teraz przedostatnią, także no, naprawdę bardzo ładne.
i są trochę rękawki. Trochę są. I to jest fajna opcja, bo można je trochę mieć, trochę zdjąć. No to prawda. Bardzo ładnie zdobiona jest ta góra również. Super wygląda. I bardzo ładnie podkreślona talia. Tak, bo tutaj mamy sporą objętość na dole, więc im szerzej jest tam na dole, tym ta talia wydaje się być węższa. Oczywiście trochę na nią ta sukienka jest za duża, więc kiedy już będzie w takim idealnym rozmiarze, idealnie dopasowana, to ta figura będzie jeszcze piękniej podkreślona. Cieszę się, że ładnie się układa tutaj u góry, bo to gdzieś tam była moja obawa. Ale no, moja droga. Ciężki orzech do zgryzienia. Robi wrażenie. Naprawdę, bardzo ładna. Wydaje mi się też, że to, że nie cała ta góra jest taka świecąca, tylko jest taki element transparentności i te aplikacje też nie są takie duże, tylko delikatne, tu płatek, tu kwiatek, to jest coś, co współgra z Pauliną Rodą, bo jej nie przytłacza, nie obciąża, tylko po prostu tylko podkreśla to, że jest no, piękną dziewczyną, ale jeszcze cały czas w bardzo takim młodym wieku. I te ramiona odsłonięte, a rękawki jednak są na swoim miejscu, tak jak chciała. Czyli wersja pół na pół, trochę mamy, trochę jest kompromis, moja. Jest kompromis. No i co, kolor? Biel. Bieta może myślę, najlepszym biel kolorem. Wygrywa ponad kwiatami, mimo dokładnie. Wszystko. I bardzo jest wygodna, mimo takiej objętości też nie jest bardzo ciężka. Ona jest lekka, też ona teraz jest dla Ciebie za długa, przez co też niewygodnie jest się w niej poruszać. Natomiast kiedy ona jeszcze będzie miała odpowiednią długość, to jest jeszcze dużo łatwiej w takiej sukni funkcjonować. Ona ma tren. Ja zawsze namawiam, żeby z trenu nie rezygnować, żeby na ten pierwszy moment, na wejście do kościoła, czy po prostu na moment podejścia do ołtarza zostawić sobie, bo on zawsze daje takie niesamowite wrażenie. To jest coś wyjątkowego, rzadko kiedy możemy ubrać suknię z trenem. Natomiast potem ten tren z łatwością można podpiąć. O, to super. I jest wtedy suknia równej długości, dzięki czemu można normalnie poruszać się po sali, tańczyć, bawić, wygłupiać, a wszystkie takie rzeczy, które robi się w młodym wieku. Tutaj mamy bardzo dużo gołego u góry i to jest fajnie, bo tutaj można sobie pozwolić na biżuterię, nawet właśnie taką mocniejszą i to nie musi być sznur pereł, to mogą być trzy sznury pereł. To wygląda fajnie, bo jest takim mocnym dosyć akcentem, ale tak. Fajnym dopełnieniem całości. No fajnie też, że tutaj u góry się dzieje, mimo że takie delikatne akcenty, to bardzo fajnie to się mieni, uważam, że pasuje tutaj również do góry. Bo tutaj też nie można przesadzić. Jeżeli mamy już coś tak mocnego na szyi, to ten kolczyk powinien być jednak subtelny. Fajnie, że tą maleńczką perełką nawiązuje do tego, co masz na szyi, natomiast też nie wygrywa. To jest po prostu taki, taka kropeczka na tli. Są to naturalne, przepiękne perły rzeczne o nieregularnym kształcie. No dobra, Paulina, ty musisz się namyślić, pozastanawiać. Prawda. Miałaś tam swoją pierwszą, wymarzoną z długim rękawem, potem wymarzoną błyszczącą od góry do dołu, potem były kwiaty, teraz masz gorset, więc myślę, że na spokojnie przemyśl jeszcze temat. I normalnie to byłby moment, w którym już bym Ciebie zaprosiła na metamorfozę, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze wcześniej porozmawiały sobie o pielęgnacji przed ślubem, bo to jest bardzo ważne dla wszystkich kobiet. Dlatego, moja droga, wskakuj w swoje ubrania i spotkamy się zaraz z ekspertem. Dobrze, jasne, to załatwiam. Dzięki. Dzięki. To jest mega ważne, żeby uświadomić sobie, że o skórę trzeba dbać zawsze. Oczywiście w tym okresie przedślubnym ta dbałość powinna być zintensyfikowana, ale pamiętajmy, że piękna skóra to jest absolutnie proces. Karolino, to jest nasza przyszła panna moda. Cześć, Paulino, bardzo miło. To jest Karolina, która jest kosmetologiem. No ale chyba, żeby zacząć mówić o odpowiedniej pielęgnacji, to trzeba najpierw poznać nawyki, prawda, panny tak. Młodej. No dobrze, mamy dla Ciebie serię pytań. Jesteś na to gotowa? Jestem gotowa. To zaczynaj. Powiedz, w jaki sposób oceniasz swoją skórę? Co dostrzegasz? Co Tobie przeszkadza? Co chciałabyś zmienić? Moja skóra jest raczej taką cerą mieszaną, ze skłonnością do wyprysków. Czasami też borykam się z problemem przesuszonej skóry, takim efektem ściągnięcia, często właśnie po zmywaniu makijażu. Chciałabym Tobie wprowadzić tonizację, która będzie spełniała już funkcję pielęgnującą. Będzie to nawilżająco kojący tonik z ceramidami, ponieważ przygotuje nam doskonale skórę na przyjęcie retinoidów. Chciałabym, żebyś sobie wprowadziła retinaldehyd.
On w skórze... Boże, brzmi bardzo poważnie. Ona taka malutka już, retinaldehyd. To jest retinoid, który będzie w skórze konwertował szybciej od retinolu do kwasu retinowego, czyli tej substancji czynnej biologicznie. Co spowoduje, że też efekty będziemy miały szybsze i też Twoja skóra nie będzie się tak podrażniać. Świetnie, brzmi świetnie. Tak, czyli takie działanie łagodzące tak naprawdę będzie troszeczkę. Niekoniecznie. Retinaldehyd będzie przede wszystkim spełniał funkcję rozjaśniającą skórę. Będzie regulował pracę gruczołów łojowych. Czyli właśnie zmniejsza też trądzik poniekąd? Dokładnie. Będzie również wpływał na systemy obronne skóry. Tak samo będzie indukował wytwarzanie kolagenu. Ty już niebawem będziesz wchodziła w ten okres, kiedy zaczniesz tracić. Dlatego warto już prewencyjnie sobie retinaldehyd wprowadzić. A wracając do witaminy C, tutaj polecam ją właśnie włączyć sobie, wbudować do pielęgnacji porannej, ponieważ ona będzie doskonale działała antyoksydacyjnie, będzie chroniła Twoją skórę przed takimi potworami, wolnymi rodnikami, z którymi się spotykasz w ciągu całego dnia. Dokładnie, dlatego też dobrze jest, żebyś tą witaminę C wprowadziła sobie do pielęgnacji porannej. A oprócz tego witamina C będzie również zwiększała ochronę przeciwsłoneczną. Kiedy udasz się do naszego gabinetu, ta konsultacja będzie jeszcze bardziej szczegółowa, dogłębna, dlatego że chcemy poznać dokładnie Twoją skórę. Porozmawiamy sobie o stanie zdrowia, o suplementacji, o brakach mikro i makroelementów, o brakach witamin w Twoim organizmie, bo to wszystko ma wpływ na stan Twojej skóry. A też nam, specjalistom, da pewien obraz do tego, w jaki sposób komponować zabiegi, aby one przede wszystkim dawały jak największe efekty ostateczne i też, żeby Tobie wystarczały jak najdłużej. Ta pielęgnacja, o której wspomniałaś, jest taka bardzo pełna. Czy oprócz tej pielęgnacji w jej młodym wieku potrzebne są jeszcze jakieś zabiegi, czy to wystarczy, że codziennie w domu dba o skórę rano i wieczorem? W tym okresie przygotowawczym przed ślubem warto wprowadzić sobie pewne zabiegi i rozpoczniemy sobie od peelingów. Będą to mieszanki kwasów w połączeniu z antyoksydantami, enzymami, czynnikami wzrostu naskórka. Zabieg taki możemy sobie również wzmocnić w działaniu o dodanie masek terapeutycznych, a wszystko po to, żeby jak najszybciej uzyskać piękny, promienny wygląd skóry. Na pół roku przed chciałabym wprowadzić Tobie frakcyjne mikronakłuwanie skóry. Brzmi strasznie, ale nie diabeł taki straszny, jak go malują. Jest to zabieg, który w sposób naturalny, ale niezwykle skuteczny zmusi Twoją skórę do pracy. Zabieg ten możemy sobie również wzmocnić. Ja to mówię na to, że jest to taki zabieg premium, poprzez dodanie specjalnego peelingu, który będzie nam podbijał efekt mikronakłuwania skóry oraz będzie powodował dodatkowe jeszcze efekty w postaci rozjaśnienia drobnych przebarwień, będzie ujednolicał koloryt skóry, będzie zwężał pory, zadziała przeciwtrądzikowo, rozświetli tą skórę, a wszystko po to, żeby efekt finalny, ostateczny był dla Ciebie zadowalający przede wszystkim. To jest pół roku przed ślubem. Co można zrobić już tak bezpośrednio przed uroczystością, na przykład miesiąc czy dwa tygodnie, żeby może też podbić efekt tych wszystkich zabiegów, które były zrobione wcześniej? Tutaj proponuję estetyczne terapie manualne. O, to brzmi już miło. To bez znieczulenia, bardzo. Ale czy tylko o relaks tutaj chodzi? Niekoniecznie. Też? Jest miło, oczywiście. Są to specjalne techniki manualne, które nam podbiją działanie wcześniej wykonanych zabiegów. Efekty będą zdecydowanie większe, lepsze. Dlatego wprowadzenie tych terapii manualnych będzie to połączenie błogiego relaksu z widocznymi efektami na Twojej skórze. To mnie przekonuje. Brzmi to świetnie, chciałam właśnie dopowiedzieć. Musisz tylko czekać na te efekty i pójść na zabiegi. Zapraszam. A właśnie, odnośnie zabiegów, chciałabym Ciebie zaprosić do nas do kliniki Czasu Kropla. Przygotowałam dla Ciebie voucher na kwotę 1200 zł. Będzie nam bardzo miło, kiedy się pojawisz, a dla mnie będzie to ogromna przyjemność, jak już się zajmę Twoją skórą i Twoimi potrzebami. Super, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. No widzisz, pyk, pyk. To nie ma tylko, że zgadanie, tylko jest gadanie, a za moment jest będzie działanie. I o to chodzi. No dobrze, moja droga, to ja w takim razie zaproszę Cię teraz na metamorfozę. Nasi eksperci zajmą się Twoim makijażem, Twoimi włosami, a jak w dniu ślubu będziesz miała robiony makijaż,
O, to ta podstawa, ta baza, ta cera będzie inna. Jeszcze lepsza. Tak. Jeszcze makijaż lepsza. Się będzie super utrzymywał przez całą noc. Nie musisz o tym pamiętać, czy mi spłynie, czy gdzieś się rozjedzie, bo te zabiegi też pod to przygotują tą skórę. Super. Czas, żeby Pauliną zajęli się moi eksperci. Co, zaczynamy finał? Jasne. Jestem bardzo ciekawa, która sukienka wygrała. Bo tak coś obstawiam. A co mama obstawia? Obstawiam między dwójką a czwórką. Liczę na dwójkę, co wybrała, zobaczymy. Ciekawa jestem. No dobrze, to zaprośmy ją. Paulinko, zapraszam. Boże. Przepięknie wyglądasz. Nie, naprawdę. No, się przybliżę do lustra, muszę się bardziej przyjrzeć sobie. Bo jeszcze nie dowierzam. Mamcia się nie pomyliła. Na to liczyłam i wygląda przepięknie. Zgodnie z oczekiwaniami. Śliczna. No podejdź, zobacz. Przyjrzyj się. Wow. No, piękny makijaż i piękne włosy i do tego piękna sukienka. Już nic więcej nie mam do dodania. Jeszcze piękna biżuteria do tego, jestem już kompletna. No, ślicznie. I ten subtelny welon do tego mega mi się podoba. Naprawdę. Tutaj mamy już te długie skrzydła w tej sukni, więc ten welon ja lubię, więc pomyślałam sobie, że niech będzie tylko chociaż taki krótszy, bo ten długi mógłby trochę nam się tutaj gryźć z tymi skrzydłami. Ale tak dziewczęco bardzo, co? Tak, to jest dokładnie to, czego ja chciałam, jak chciałam ją widzieć, tylko oczywiście wybór należał do niej, a wygląda przepięknie i myślę, że akurat ten wybór ją raczej uszczęśliwił. Zdecydowanie. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się, że przyjdę tutaj z zamianem sukienki na długi rękaw, a wybiorę taką, natomiast bardzo mi się podoba. No to jest sytuacja, do której muszę przyznać, przywykłam. Zazwyczaj dziewczyny wychodzą z zupełnie inną suknią niż ten pierwotny pomysł, ale najważniejsze, że wychodzą ode mnie szczęśliwe i to jest priorytet i zawsze dążymy do tego, żeby właśnie takie łzy tutaj w oczkach się pojawiały, ale tylko dopuszczamy te łzy szczęścia. Mamy taką zasadę. Moje drogie, dziękuję Wam bardzo. To my bardzo dziękujemy za pomoc. To była fajna przygoda, patrz, w pierwszym miejscu suknia wybrana, więc cieszę się, że widzę Cię taką szczęśliwą, no i taką piękną, no ale w sumie od wejścia do teraz niewiele się zmieniło. Piękna weszła, piękna wychodzi, ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że postawiłaś na tę suknię. Ja również. Dziękuję Wam bardzo, moje drogie. Ja dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki, mami. Dziękuję bardzo za pomoc. Mama, jak Ci dobrze doradzała. Widzisz? Super, że mamę wzięłaś. Teraz mama może dobrze, Cię uściskać. Tak. Pięknie wyglądasz. This is so romantic. Super, z krótkim wielonem. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkuje Ci piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Izabela Janachowska to najbardziej kompetentna ekspertka branży ślubnej, prowadząca programy telewizyjne, założycielka pierwszego w Polsce ślubnego marketplace Wedding Dream Shop oraz stacjonarnego showroomu Concept Store. Od dziś to ona może wspierać swoim wizerunkiem i autorytetem Twoją firmę. Jak to działa? To bardzo proste. Nie ma znaczenia, czy masz małą, czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie.
od zaraz. Ideą naszego sklepu jest szeroki asortyment, tak aby para młoda i jej rodzina mogła znaleźć wszystko, czego potrzebuje w jednym miejscu. Moda damska, męska, dziecięca, zaproszenia, gadżety ślubne, kosmetyki, małe AGD i kosze prezentowe. Na swojej stronie internetowej, w aplikacji oraz w swoich social mediach będę promować Wedding Dream Shop, a tym samym reklamować Twoją firmę i Twoje produkty. Pewnie zastanawiasz się, ile to kosztuje. Mam dobre wiadomości. To wszystko bez żadnego abonamentu i kosztów stałych. Rozliczamy się jedynie za zrealizowane transakcje. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!